Czechami na Wołyniu, potem z Austriakami pod Rarańczą i wreszcie z Niemcami pod Kaniowem. Także było to no, szczególne wydarzenie i tutaj właśnie na bazie tych starć, przedarcia się pod Rarańczą, potem bitwy pod Kaniowem, sława generała Hallera, jego popularność w kraju nieprzerwanie rosły. Bo tutaj trzeba podkreślić, że pozostałe korpusy, w Rosji były trzy korpusy, pozostałe korpusy, czyli pierwszy korpus polski generała Józefa Dowgór-Muśnickiego został rozbrojony, podobnie korpus, trzeci korpus generała Dehennik, Eugeniusza Dehennik-Michaelisa również został, skapitulował przed Niemcami bez walki. Także drugi korpus polski Hallera był tutaj wyjątkiem, podjął walkę, można powiedzieć, bitwę o honor przede wszystkim żołnierza polskiego, ale no, nie była to bitwa bezsensowna, była to bitwa w tamtej sytuacji politycznej bardzo ważna. Generał Haller uniknął schwytania przez Niemców, zdołał dotrzeć do Kijowa, potem do Moskwy, i stamtąd przez Murmańsk wyjechał do Francji, do Paryża, docierając w połowie lipca 1918 roku. Najbardziej z jego przyjazdu ucieszył się Roman Dmowski, przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego. Można powiedzieć, że Haller Komitetowi i Dmowskiemu niemal spadł z nieba, bo już rok wcześniej, zaczęto tworzyć armię polską we Francji, ale były problemy, bo nie było ochotników, nie było oczywiście polskich dowódców takiego szczebla, armią dowodził generał francuski Achinard i właśnie zjawienie się Hallera było bardzo na rękę Dmowskiemu i wzmacniało jego pozycję wobec Francuzów, więc już na początku, znaczy generał Haller wszedł do Komitetu Narodowego Polskiego, ale tam już od początku zajmował się sprawami wojskowymi, opracowywał plany rozbudowy Armii Polskiej. I już 4 października 1918 roku premier francuski Georges Clemenceau zgodził się na jego nominację na dowódcę Wojska Polskiego we Francji i Rosji. Jednocześnie zweryfikowano go do stopnia generała dywizji. Więc generał Haller został dowódcą właśnie Armii Błękitnej i stąd Błękitna Armia, Błękitny generał od koloru mundurów, francuskich mundurów. I na początku października nastąpiło zaprzysiężenie Hallera jako naczelnego wodza przed frontem pierwszego pułku strzelców pieszych. I po nominacji Błękitny generał, teraz tak można o nim mówić, przystąpił do rozbudowy Armii Polskiej. Dążył też do tego, by Armia Polska zdążyła jeszcze wziąć udział w wojnie na froncie zachodnim i w Szampanii Polacy walczyli z Niemcami, choć oczywiście miało to wymiar czysto symboliczny, bo walczyła tam jedna polska dywizja w sytuacji, kiedy na froncie zachodnim znajdowało się tych dywizji 219. No ale nie o to chodziło, nie chodziło oczywiście o efekty wojskowe, ale efekty polityczne i potem możliwość powoływania się na udział w wojnie przeciwko Niemcom u boku aliantów. Na razie armia była armią tylko z nazwy, bo liczyła zaledwie 19 tysięcy żołnierzy i oficerów. Tym niemniej po zakończeniu wojny jej liczebność szybko rosła. Głównie z tego powodu, że do armii wcielano czy zgłaszali się Polacy, żołnierze z armii austriackiej przede wszystkim, to byli jeńcy z frontu włoskiego oraz także ochotnicy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. I już na tym etapie Polacy, czyli Dmowski i Haller prowadzili rozmowy na temat przyjazdu armii polskiej do kraju, do Polski. Nastąpiło to w kwietniu 1919 roku. Wtedy armia polska generała Hallera liczyła już ponad 68 tysięcy żołnierzy i oficerów, w tym nowoczesne formacje czołgów i samolotów. Granicę pierwszy pociąg wiozący Hallera przekroczył granicę z Niemcami, czyli granicę niemiecko-polską w nocy z 19 na 20 kwietnia 1919 roku koło Leszna. I od razu generał Haller wysłał pierwszą depeszę do Józefa Piłsudskiego, premiera Moraczewskiego, marszałka Sejmu Trąbczyńskiego i marszałka Francji Ferdynanda Focha.
Właśnie jak pisze wspomniany już biograf generała Stefan Aksamitek, wraz z przybyciem do Polski zakończył się najaktywniejszy, najbardziej samodzielny oraz twórczy etap życia generała Hallera. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zrobił zawrotną karierę, awansując ze stopnia pułkownika brygadiera w austriackim Polskim Korpusie Posiłkowym na naczelnego wodza Armii Polskiej, stając w wyniku tego w szeregu dowódców koalicji. We Francji w całej pełni zabłysnął talent organizacyjny Hallera oraz dało sobie znać ogromna energia i pracowitość. Ziściło się także jego marzenie o utworzeniu Armii Polskiej. Niewątpliwie był to szczytowy okres w jego karierze polityczno-wojskowej. Przyjazd generała Hallera i błękitnej armii do kraju spotkał się z entuzjastyczną reakcją społeczeństwa. Wszędzie generał i jego żołnierze witani byli owacyjnie. W Warszawie został przez młodych ludzi wniesiony na rękach do hotelu Polonia. Artur Opman uhonorował go wierszem. W Teatrze Wielkim w Warszawie wystawiono sztukę na jego cześć. Także sława generała w tym czasie była rzeczywiście wielka. I od razu po przybyciu do kraju Józef Piłsudski, dowodzący wtedy Armią Polską, od razu zaangażował Hallera i jego armię do zadań wojskowych. Mianowany został dowódcą frontu południowo-wschodniego w Galicji, gdzie trwała wojna z wojskami austriackimi. Wojna o Lwów i Galicję Wschodnią. Wprawdzie Lwów został już odblokowany, tym niemniej w pobliżu trwały jeszcze zacięte walki i skierowanie teraz nowych sił, świeżych właśnie, dobrze wyposażonych sił jednostek armii Hallera spowodowało szybkie odepchnięcie Ukraińców na wschód. Linia frontu ustabilizowała się wkrótce potem na Zbruczu. Po wykonaniu tego zadania Piłsudski przewidział dla niego następne, ponieważ pojawiło się zagrożenie na zachodzie, zagrożenie niemieckie wtedy. I w związku z tym Haller został wysłany na zachód do ochrony granicy zachodniej jako dowódca teraz frontu południowo-zachodniego. No, wbrew obawom nic specjalnego tam się jednak nie stało, bo podpisano traktat paryski i Niemcy nie zamierzali podejmować jakichkolwiek działań zbrojnych na granicy z Polską. Natomiast wybuchło w sierpniu 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie. Wprawdzie Polska nie mogła tu się angażować, tym niemniej Haller w sposób taki nieformalny wysyłał wsparcie powstańcom, to znaczy wysyłał oficerów, broń, amunicję, żywność, medykamenty, personel medyczny i tak dalej. Natomiast po przegranym powstaniu też jego żołnierze udzielali pomocy uchodźcom, bo część Polaków uciekła z obawy po prostu przed represjami niemieckimi. Tymczasem w lipcu jednostki Armii Polskiej zostały integralnie wcielone do Wojska Polskiego. W związku z tym generał Haller otrzymał awans na generała broni i to był najwyższy stopień generalski w Wojsku Polskim. Generał broni właśnie. Wyżej był już tylko marszałek. Tak zresztą jest i dzisiaj. I 19 października 1919 roku w Krakowie odbyło się wielkie święto zjednoczenia Wojska Polskiego z udziałem trzech generałów, trzech Józefów. No może Piłsudski nie generał, trzech dowódców, trzech Józefów, czyli Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera i Józefa Dobor-Muśnickiego. Tutaj mamy jeszcze zdjęcia z Francji, z tego zaprzysiężenia. Tutaj Haller właśnie wśród oficerów francuskich jeszcze. Tak, tutaj właśnie widać chyba ten but, tak, najbardziej. Tak. I tutaj mamy mundur generała Hallera, autentyczny mundur z tamtego okresu generała Hallera, który znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego. Według właśnie kroju, wzoru francuskiego widać oto też dosyć niespotykany w Wojsku Polskim, bo na czerwonym tle mamy ten wężyk generalski, zresztą według innego wzoru niż potem obowiązywał w Wojsku Polskim. O, tutaj wyraźnie ten wężyk też widać, inny zupełnie. 25 października generał Haller został mianowany dowódcą frontu pomorskiego z zadaniem przejęcia dla Polski objęcia Pomorza Gdańskiego.
Gdańskiego, co było uzgodnione oczywiście wcześniej w traktacie wersalskim. I 17 stycznia 1920 roku Wojsko Polskie przekroczyło granicę, zaczęło zajmowanie ziemi chełmińskiej, michałowskiej i Pomorza Gdańskiego, docierając na początku lutego do morza. Wszędzie generał Haller, Wojsko Polskie było przez Polaków witane owacyjnie, bardzo uroczyście, ponieważ tu należy pamiętać, że jeżeli mówimy, że państwo polskie no nie istniało 123 lata, tak? No to właśnie, mieszkańcy Pomorza byli odcięci od Polski prawie lat 150. Dokładnie 148, bo już przecież od pierwszego rozbioru Polski. Mimo to wytrwali oczywiście przy polskości i owacyjnie witali generała i armię. Symbolicznym zakończeniem przejmowania Pomorza była wielka uroczystość 10 lutego, tak, tu mamy jeszcze spotkanie Hallera z Piłsudskim. Widać kurtuazyjny uścisk dłoni. Tak, tutaj zdjęcie Hallera jeszcze z 1919 roku, z Płocka zresztą. Mamy podpis Hallera i właśnie autentyczny jego ręką podpis w Płocku 9 lipca 1919. Tu w jednym z pomorskich miast. I tu właśnie mamy zaślubiny Polski z morzem w Pucku. Jak widać, pogoda była bardziej jesienna niż zimowa. 10 lutego 1920 roku, przypomnę. Mimo że środek zimy, to była akurat odwilż, właśnie taka plucha, mrzawka, tu widać ludzie z parasolami stoją. Tym niemniej wszystko odbyło się bardzo uroczyście. Było wielu gości, to znaczy dowódca marynarki wojennej, kontradmirał Poremski, liczni generałowie, wicepremier Witos, minister spraw wewnętrznych Wojciechowski, marszałek Sejmu Maciej Rataj, artyści, malarze, dziennikarze i tak dalej, także miejscowi Polacy, ci, którzy właśnie tam najbardziej czekali na powrót Polski nad Bałtyk, to znaczy wojewoda pomorski, Stefan Łaszewski, starosta pomorski, Józef Wybicki, prawnuk, autora hymnu narodowego, był także bardzo zasłużony działacz kaszubski, kapelan dywizji strzelców pomorskich, ksiądz, podpułkownik Józef Wrycze. No i oczywiście mnóstwo Kaszubów, tysiące Kaszubów, którzy towarzyszyli tej uroczystości. W wygłoszonym wtedy przemówieniu Haller między innymi powiedział: oto dziś dzień czci i chwały. Jest on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła orzeł biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad Morzem Polskim. Naród czuje, że go już nie dusi hydra, która dotychczas okręcała szyję i piersi. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł od dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem białego orła. Cały świat stoi mu otworem. I w kolejnych elementach uroczystości odegrano oczywiście Mazurka Dąbrowskiego, wciągnięto polską banderę, armaty oddały salut honorowy, delegacje wojskowe zanurzały sztandary w wodzie Zatoki, a generał Haller wrzucił do Zatoki, do morza platynowy właśnie pierścień podarowany mu po drodze przez gdańską Polonię. Dostał dwa egzemplarze identyczne tego pierścienia. Jeden rzucił właśnie do Zatoki, a drugi potem nosił na ręku, do końca życia ten pierścień nosił na ręku. Tutaj mamy wizję malarską, wizję właśnie pałata zaślubin Polski z morzem. Jest to widać, no oczywiście wizja malarska, która ma no, pokazywać tę uroczystość w sposób taki chwalebny. W rzeczywistości widzieliśmy, to trochę inaczej wyglądało. Tutaj mamy wzburzone morze, tam wzdłuż Zatoki stoją pułki ze sztandarami i tak dalej, trębacze. No ale malarzowi nie chodziło przecież o dokumentalny, powiedzmy, obraz, tylko chodziło o taką wizję podkreślającą znaczenie tej uroczystości i podkreślającą właśnie rolę tutaj głównego aktora, czyli generała Hallera. I na brzegu, no to jest mniejsze, na brzegu właśnie wystawiono już wkrótce potem o taki obelisk poświęcony zaślubinom ze stosownym napisem, właśnie z datą, że roku pańskiego 1920, 10 lutego wojsko z generałem Hallerem na czele objęło wieczyste posiadanie Polskie Morze. I z banderą
marynarki polskiej, marynarki wojennej. Co ciekawe właśnie, my znamy ten 10 lutego, on się utrwalił bardzo w naszej tradycji morskiej zwłaszcza, natomiast mniej wiadomo o tym, że następnego dnia, 11 lutego, generał Haller zapragnął zobaczyć otwarte morze, bo na razie to była tylko zatoka, wiadomo, Zatoka Pucka. Więc pojechał do Wielkiej Wsi, dzisiaj Władysławowo. I tam właśnie 11 lutego 1920 roku, już w mniejszym gronie, kilku tylko oficerów, czekali na niego miejscowi Kaszubi i na łodzi motorowej Jakuba Myślisza generał Haller odbył pierwszy rejs po otwartym morzu. W ogóle był to pierwszy rejs wykonany na polskiej jednostce pod polską banderą. Tutaj na zdjęciu widzimy tę polską banderę wykonaną przez Kaszubów, którzy znowu go bardzo uroczyście witali. Bo tu trzeba przyznać, że Kaszubi, mimo tych odrębności, no do dzisiaj widocznych przez język, kultura i tak dalej, ale Kaszubi zawsze byli wierni Polsce zgodnie ze swoim hasłem: nie ma kaszy bez Polonii, a bez Polski kaszy. No, to jest takie ich zawołanie, któremu są wierni do dzisiaj. Tak. I właśnie te zaślubiny stały się właśnie pewnym takim symbolem. Współcześnie tutaj widzimy upamiętnienie tego przez zrekonstruowany słup zaślubinowy i po piersie generała Hallera, które stoi nad Zatoką Pucką, właśnie w Pucku, w miejscu, gdzie odbywała się ta uroczystość. Z kolei we Władysławowie mamy piękny pomnik generała Hallera odsłonięty w latach 90. Widać skłębione tutaj fale morza i tam na dole, nie wiem, czy to jest widoczne, właśnie sentencja generała Hallera: dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały. Tymczasem do marca 1920 roku generał Haller przebywał na Pomorzu, odwiedzał kolejne miasta pomorskie, uroczyście wszędzie witany, a tymczasem Piłsudski już myślał o wojnie z Rosją. Ta wojna już trwała zresztą, to był marzec 1920 roku, Piłsudski przygotowywał się do rozstrzygającej ofensywy przeciwko Rosji bolszewickiej. I generałowi Hallerowi zaproponował dowództwo pierwszej armii na północno-wschodnim odcinku frontu. I tutaj, co ciekawe, Haller odmówił. Haller odmówił, ponieważ nie zgadzał się z koncepcją Piłsudskiego, nie zgadzał się generalnie z wojną przeciwko bolszewikom. On dostrzegał, tutaj się obawiał bardziej Niemców i Niemiec. Obawiał się, że po ogołoceniu granicy zachodniej Niemcy mogą chcieć to wykorzystać, i w związku z tym nawet ociągał się z wykonywaniem tu rozkazu przemieszczania jednostek z zachodu na wschód. Więc odmówił, wziął urlop, wyjechał na kurację do Zakopanego. Tym niemniej, jak wiemy, sytuacja, mimo tych początkowych sukcesów, sytuacja potem w wojnie polsko-bolszewickiej zaczęła się pogarszać. Bolszewicy w lipcu 1920 przeszli do kontrofensywy na północy, która dla Polski była bardzo groźna. W związku z czym powstała Rada Obrony Państwa, która wezwała do ochotniczego zgłaszania się do armii. Tu mamy jeszcze Hallera w mundurze zimowym właśnie z okresu zaślubin Polski z morzem w Pucku. No, tu jest portret dosyć efektowny z krzyżem Virtuti Militari widoczny. No i trzygwiazdkowy, widać właśnie trzygwiazdkowy generał, tak, czyli generał broni właśnie. W Polsce, w Wojsku Polskim komuniści jeszcze czwartą gwiazdkę dodali, to był generał armii, natomiast w trzeciej RP to skasowano, powrócono do tradycji przedwojennej i dzisiaj również najwyższym stopniem generalskim jest generał broni. Tak, tu no mniejsze zdjęcie. No i tu już mamy generała w otoczeniu oficerów Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej, ponieważ generał Haller został mianowany Generalnym Inspektorem Armii Ochotniczej, czyli wykorzystując swój autorytet i popularność miał wzywać i wzywał społeczeństwo do obrony, wzywał mężczyzn do zgłaszania się do wojska, do wspierania wysiłku obronnego. Ja już tu nie będę może tego cytował, bo trochę długo to widzę trwa.
Jednocześnie od 3 lipca 1920 roku Haller był także przewodniczącym ZHP, Związku Harcerstwa Polskiego, więc osobny rozkaz wydał także do harcerzy. Wydał do harcerzy, co spotkało się również z dużym oddźwiękiem. I właśnie tutaj widać, no, Inspektorat Armii Ochotniczej wydawał odezwy, wydawał plakaty, także plakaty wzywające do obrony, wzywające do wstępowania do Armii Ochotniczej. To tu bardzo wiadomo, widać sugestywny, hydra bolszewicka, tak, w czerwonych barwach. Tutaj też plakat Hej, kto Polak na bagnety, też dosyć popularny wtedy. I właśnie tutaj mamy o generała Hallera, stąd do wojska, broń ojczyzny. Właśnie tutaj wykorzystano wizerunek generała Hallera do pobudzenia tego czynu patriotycznego. I łącznie zaciąg ochotniczy do września, kiedy go zakończono, dał wynik, zgłosiło się dokładnie 105 714 ochotników. Także znakomity wynik, rzeczywiście tutaj społeczeństwo polskie odpowiedziało na te apele Hallera, Piłsudskiego, Witosa, bo przecież nie tylko on apelował i dzięki temu między innymi udało się obronić. Tymczasem Haller włączył się bezpośrednio do walki, ponieważ w końcu lipca Józef Piłsudski mianował go dowódcą frontu północno-wschodniego po ciężko chorym generale Szeptyckim. Jego zadaniem była, właściwie dostał zadanie niewykonalne, bo to była obrona linii Bugu i Narwi, Górnej Narwi. Zadanie niewykonalne, bolszewicy szli wtedy jak taran, te armie Tuchaczewskiego posuwały się jak walec, miażdżyły po drodze wszystko. Kiedy obrona się załamała, generał Haller został mianowany dowódcą frontu północnego, który miał bronić środkowej Wisły na bardzo długim odcinku od Dęblina aż po Torun. Natomiast oczywiście kluczowe działania rozgrywały się pod Warszawą. Rozgrywały się pod Warszawą, ale także na północnym Mazowszu. I generał Haller wielokrotnie objeżdżał właśnie pierwszą linię frontu, podnosił morale wojska. Po zdobyciu Radzymina natychmiast zjawił się tam w Radzyminie na rynku. I generalnie działania wojskowe w sierpniu 1920 roku oczywiście zakończyły się powodzeniem. Armie bolszewickie na przedpolu Mazowsza zostały pobite. Również sukcesem zakończyła się bitwa nad Wkrą, gdzie zostały pobite 3. i 15. Armie Sowieckie. Natomiast właśnie, natomiast Piłsudski miał do Hallera pewne, tu widzimy Hallera na pierwszej linii frontu, gdzie żołnierz mu pokazuje pewne pozycje bolszewickie. I tutaj, no, Haller z Piłsudskim. No, to może na tym zdjęciu na razie się zatrzymamy. No właśnie, Piłsudski po zakończeniu Bitwy Warszawskiej miał do Hallera pretensje, że nie dość ściśle wykonał jego rozkaz i pozwolił 3. i 15. Armii, znaczy resztą tych armii, wymknąć się z okrążenia na wschód, kiedy one miały zostać doszczętnie rozbite. Bo rzeczywiście generał Haller, zamiast skierować pierwszą armię generała Latinika na północny wschód w pościgu za armiami bolszewickimi, skierował tę armię na północny zachód. I w ten sposób te siły bolszewickie i polskie się rozminęły. Bolszewicy zyskali nieco czasu, no i zdołali po części się wymknąć. Właśnie. Z tym, że tutaj trzeba przyznać, że błędy popełnił nie tylko Haller, bo także generał Sikorski, także pułkownik Orlicz-Drescher, także generał Rozwadowski. Wynikało to w dużej mierze z tego, że sytuacja była bardzo dynamiczna, zwłaszcza tutaj na północnym Mazowszu. To się wszystko zmieniało niemal z godziny na godzinę. W związku z tym nasi dowódcy mieli dosyć słabe rozeznanie, gdzie się znajdują jednostki bolszewickie. Działali nieco po omacku i stąd się wzięły te błędy. Tym niemniej Piłsudski, który trzeba przyznać, że on miał jednak całościowy obraz sytuacji, a poza tym Piłsudski działał bardzo energicznie. Znaczy działał w sensie rozkazodawczym.
i wiedział, że trzeba te armie bolszewickie zniszczyć, nie dać im się wymknąć. Właśnie obciążył głównie Hallera odpowiedzialnością za niecałkowity sukces. Sukces oczywiście był, ale niecałkowity, bo resztki tych dwóch armii się zdołały wycofać. Trzeci Korpus Konny doszedł do granicy z Prusami i przekroczył tę granicę. Potem część tego wojska wróciła do walki. Tym niemniej historycy oceniają dowodzenie generała, na przykład, ja już nie będę cytował może wszystkiego, ale znawca wojny polsko-rosyjskiej, polsko-bolszewickiej, profesor Lech Wyszczelski ocenia dowodzenie generała jako, tu pisze, zadowalające. Czyli właśnie tutaj pisze o panie Sikorskim, który nie do końca orientował się w sytuacji i stąd też skierował swoje jednostki w nieco innym kierunku. Tak czy inaczej, wojna zakończyła, jeszcze się nie zakończyła, ale ta bitwa warszawska zakończyła się sukcesem. Front północny został zlikwidowany i w dalszej fazie wojny Haller miał objąć dowództwo frontu południowego. Ale zanim do tego doszło, Haller w piśmie do naczelnego dowództwa przedstawił własną koncepcję dalszego prowadzenia wojny i pobicia sił bolszewickich. Była to zupełnie inna koncepcja niż koncepcja Józefa Piłsudskiego. Do tego on pisał tu w takiej formie niemal ultimatywnej. Pisał tak do Rozwadowskiego. O ile więc naczelne dowództwo nie uważa za stosowne powierzyć mi w najbliższych dniach kierownictwa nad 3. i 6. Armią, uważam pozostawanie moje dowódcą frontu bez wojska i dalszą czynną służbę w wojsku za bezcelową. No i w tej sytuacji generał Haller nie otrzymał przydziału, czyli w ten sposób praktycznie jego udział w wojnie polsko-bolszewickiej się zakończył. I w późniejszej opinii Józef Piłsudski wystawił mu dosyć słabą tę opinię, trzeba przyznać. Ja to może to jest bardzo obszerna opinia, może kilka zdań tylko. Przy słabym wykształceniu wojskowym i niewielkich zdolnościach przyrodzonych oraz niezwykłych